Cześć wszystkim. Dzisiejszy materiał wideo nagrywam w związku z podłączeniem Waszych magazynów energii opartych o BMS JK do systemu Home Assistant za pomocą dodatku ESP Home z wykorzystaniem oczywiście modułu ESP32. Jak widzicie i wiecie zapewne, zaprojektowałem i wykonałem taką oto obudowę do modułu ESP32. Taką obudowę, przypominam, możecie u mnie zakupić w cenie 28,29 zł. Mam do zaoferowania również moduły ESP32 w cenie 25 zł. Na wszystko wystawiam paragon bądź fakturę z VAT-em. To już od Was zależy, co potrzebujecie. Natomiast ten film nagrywam w związku z problemami, które macie z podłączeniem właśnie modułu ESP32 do Waszego systemu. Znalazłem sposób na podłączenie inaczej modułu ESP32 do sieci Wi-Fi, dlatego chcę Wam zaproponować taką kompleksową usługę, w której zakupując ode mnie obudowę plus moduł ESP32, ja zaprogramuję dla Was taki zestaw. Jedyne, co Wy będziecie musieli zrobić, to po prostu musicie przesłać do mnie na podstawie filmu, który wcześniej zamieściłem z podłączenia właśnie magazynów do systemu Home Assistant, dane związane z MAC adresami Waszych BMS-ów. Sposób na zlokalizowanie tych MAC adresów znajdziecie w filmie, tak jak mówię, który przesłałem wcześniej. Tu w opisie filmu poniżej zamieszczę link do tego materiału, żebyście mogli sobie przypomnieć oraz opiszę, w której minucie to się znajduje. Oraz musicie przesłać do mnie screeny z aplikacji już samego JK BMS-a dotyczące wersji Waszych modułów, tak? Czyli tam jest taka zakładka, gdzie możecie sprawdzić, jaka wersja sprzętowa jest BMS-a, jaki model BMS-a, jaka wersja oprogramowania itd., itd. I takie informacje właśnie, czyli MAC adres i ten zrzut ekranu z tego okienka informacyjnego przesyłacie do mnie. Na tej podstawie ja programuję Wam moduł ESP32 wraz z narzutem protokołu. Do Was będzie należało tylko podłączenie się do tego modułu poprzez Wi-Fi, ponieważ moduł będzie wystawiał swój access point i w okienku konfiguracyjnym będziecie musieli wybrać Waszą sieć Wi-Fi oraz wprowadzić do niej hasło. Dzięki temu macie dużo łatwiejsze podłączenie tego do Waszej sieci Wi-Fi, a dzięki temu, że ja będę miał Wasze MAC adresy, to ten moduł po prostu skomunikuje się od razu z Waszymi BMS-ami po Bluetooth. Teraz chciałem Wam pokazać na tym materiale wideo, co dodałem do kodu. Oczywiście no, nie chcę żadnych tajemnic tutaj przed Wami ukrywać, także pokazuję. A więc, jak widzicie, znajdujemy się w moim testowym Home Assistencie w zakładce ESP Home Builder. Znajduje się tu testowany przeze mnie kod dla ESP32 odpowiedzialnego właśnie za komunikację z JK BMS-em. I co zmieniłem w tym kodzie? Przechodząc do edycji tego kodu, w sekcji Wi-Fi zapłotkowałem części odpowiedzialne za komunikację z naszą lokalną siecią Wi-Fi. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że bezpośrednio do programu nie wgrywamy tu naszych danych sieci Wi-Fi, tylko poprzez dodanie właśnie kolejnej funkcji, czyli AP, moduł ESP32 wystawia swoją własną sieć Wi-Fi. Sieć ta nazywa się JK-BMS-NX i hasło do tej sieci to jest 1234567890. Dodatkowo dodałem tu właśnie to, co umożliwia nam podłączenie się poprzez przeglądarkę do naszej lokalnej sieci Wi-Fi. Także w tym momencie programowanie sieci Wi-Fi nie odbywa się już bezpośrednio na module, ale za pomocą połączenia się z modułem poprzez sieć Wi-Fi i wprowadzenie, właściwie wybranie dostępnej sieci Wi-Fi, która znajduje się w zasięgu modułu ESP32 oraz wprowadzenie do niej hasła. I teraz chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. A więc podłączamy teraz nasz moduł ESP32 i przystąpimy do wgrania oprogramowania. Ja jeszcze muszę przejść do mojego VMware, żeby przekierować port na komputer. Klikam tu te trzy kropki, wybieram install, plug into this computer. Chwilkę trzeba poczekać, aż
program się wygeneruje. Mamy wygenerowany program, klikamy download, zapisujemy, plik został zapisany, otwieramy ESP Home Web, dalej klikamy connect, wybieramy nasz port, połącz i tutaj wybieramy install. Wybieramy plik, który pobraliśmy przed chwilą i klikamy install. Program zainstalowany. Klikamy Close. Możemy zamknąć to okienko. To również i to też. Po wgraniu oprogramowania możemy zrestartować moduł ESP32, wyciągając wtyczkę zasilania i wkładając ją ponownie. Ja jeszcze przejdę do mojego VMware. Wy nie musicie tego robić. I w tym momencie, przechodząc na pasek Windows, w miejsce, gdzie mamy połączenie z Wi-Fi, za chwilę tu powinien wyświetlić się nam punkt dostępowy tego modułu ESP32. Chwilkę może to potrwać, zanim access point zostanie ustanowiony. Jak widzicie, access point tego ESP32 został zlokalizowany. Zostawiamy połączenie automatyczne i wciskamy połącz. Wprowadzamy hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Klikamy dalej. Teraz otwieramy jakąkolwiek przeglądarkę i tu wprowadzamy ukośnik 192.168.4.1. Wciskamy Enter. Powinniśmy zostać przekierowani za chwilę na stronę ESP32. Jak widzicie, znajdujemy się na takiej stronie. Wybieramy tu naszą najlepszą sieć Wi-Fi. Wprowadzamy hasło, zapisujemy ustawienia, nie musimy. W tym momencie moduł Wi-Fi otrzymał od nas nową sieć, nowe hasło do niej. Przechodzimy do naszego Home Asystenta i jak widzicie, tu już w powiadomieniach mamy na dole ikonkę informacyjną, że nowe urządzenie zostało znalezione. Klikamy Check it out. Jak widzicie, JKBMSNX został wykryty. Klikamy tu utwórz, czy dodać węzeł? Tak, zatwierdzamy. I jak widzicie, pojawiła się tu niebieska kontrolka na module. Musimy przypisać obszar, zakończyć i nasz moduł został w ten sposób dodany. Jak widzieliście na filmie, sposób podłączenia modułu ESP32 do sieci Wi-Fi jest w tym momencie zdecydowanie inny. Czy jest to łatwiejsze rozwiązanie? Trudno mi to stwierdzić. Natomiast myślę, że dla tych, którzy mają problemy z zaprogramowaniem modułu w sposób taki kodowy, taki normalny, wychodzę naprzeciw i oferuję właśnie takie rozwiązanie. Także powtarzam jeszcze raz, możecie u mnie zakupić taką oto obudowę wraz z modułem ESP32, czyli komplet, a dodatkowo przesyłając do mnie MAC adresy Bluetooth waszych JKBMS-ów wraz z informacjami o tym, jakie macie modele tych BMS-ów, czyli przesyłacie do mnie również zrzut z programu, z telefonu komórkowego odnośnie wersji oprogramowania, wersji hardware i modelu tego BMS-a. Ja zaprogramuję dla was właśnie takie kompletne urządzonko. Do was będzie należało tylko i wyłącznie podłączenie w pokazany na tym filmie sposób do waszej sieci Wi-Fi i to wszystko. Oczywiście programowanie, takie już z poziomu ESP Home Builder, nie będzie was interesować. Wy musicie tylko i wyłącznie wykonać tą część związaną z podłączeniem modułu do zasilania oraz podłączeniem się do access pointa, który wystawia moduł przez Wi-Fi i później zalogowanie się na stronę samego modułu, którą ten access point wystawia, czyli ten adres 192.168.4.1. Wprowadzacie to, wybieracie waszą sieć Wi-Fi, wprowadzacie hasło do tej sieci i moduł już jest podłączony do sieci Wi-Fi.
Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie modułu w samym systemie Home Assistant poprzez właśnie tą ikonkę, gdzie wyskakuje powiadomienie, że zostało znalezione nowe urządzenie. Musicie je tylko po prostu dodać, potwierdzić miejsce, gdzie się znajduje i to wszystko. Także zapraszam, 53 zł 29 groszy, kompletna obudowa plus moduł ESP32 plus zaprogramowanie. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału poniżej, do polubienia tego wideo, komentowania. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.